i witajcie w kolejnym, a nie, sorki, pierwszym vlogu w tym roku. Tym razem zaczynamy od drzwi. Lecimy szybko zładać sobie próbkę. O, a tutaj jest nasz rzepak, który prawdopodobnie dzisiaj będziemy mucić. Zaraz jak sprawdzimy, jaką ma wilgotność. Ale powinien być dobry. Dobra, no to odjeżdżamy. Rzepak ma 7,3, więc lecimy z koszeniem rzepaku. Wysypać pierwszy zbiornik dzisiaj. No i możliwe, że dzisiaj skończymy, albo dużo nie ma, tam 5 hektarów, więc szybko powinno zejść, oby się pogoda nie zepsuła. Chmury takie są, ale no zobaczymy. Nie zapowiadają bynajmniej. Polecimy pod rurę. Sobie tutaj przy budynku i będziemy czekać, ja w tym czasie sobie coś ponagrywam. No, tutaj dużo nie ma, ale mamy jeszcze z tamtej strony gospodarstwa, ale tutaj jest takie krótsze pole, więc nawet lepiej do mnie do nagrywania. Przyjdę sobie z kamerką, polatam i będzie można fajne ujęcia złapać. No i tutaj mamy cebulę, też niedługo będziemy zbierać, prawdopodobnie w środę, a dzisiaj mamy poniedziałek. No i aparacik już mamy, poczekamy chwilę, jak wróci. Ponagrywam sobie jakieś ujęcia, to będziecie mogli zobaczyć w osobnym filmie, który prawdopodobnie już był na kanale, typowo pod muzykę, a vlog no to swoją drogą. Później jeszcze też jak namucimy pierwszą przyczepę, także też zobaczycie to na vlogu. No i ogólnie cały dzień dzisiaj. Kamerę odkładamy, jedziemy po drona. Lecimy, żeby tradycji stało się zadość. Kombajn się zapchał, jak co roku. No już ktoś tam kiedyś komentarz pisał, no że to już jest taka tradycja, nie? No więc w tym roku też musimy ją dotrzymać. Widzisz? O, jest tam jeden kombajn, no i drugi. Teraz łączymy wielozadaniowość, jedziemy ciągnikiem i nagrywamy dronem. Zaraz sobie nagramy. Podczepimy może przyczepę, nie? No i chwilę mnie nie było. Mamy pierwszą,
awaria. Łańcuch się tutaj zerwał. I w ogóle środeczek pola już sobie kończymy. Został jeszcze tam taki mały cypelek i przejeżdżamy na kolejne pole. Lecimy załadować ostatni zbiornik. To lecimy teraz kolejnym ciągnikiem z przyczepą, bo jeszcze zostało trochę. Jedną mamy nasypaną, druga już się sypie. Co prawda dużo pola nie zostało, jakieś to 3 hektary, może już nie całe. Tam było jakieś 1,90, no a łącznie mamy 5, więc no jeszcze jedna przyczepa i... No, wcześniej jechaliśmy, to tu rzepak jeszcze był, teraz już nie ma. Jedziemy się zsypać. Mamy 16,5 tony w sumie razem z ciągnikiem. Na kanał nagrywasz? Tak, na kanał. Ok, czyli jak widzicie, z tej przyczepy było 7 ton i 280 kg. I dojechaliśmy z powrotem na pole. Zostawiam tutaj ciągnik z tą przyczepą. I pójdziemy zobaczyć, ile tam jest namłócone. Ale z tego co widziałem, tata właśnie jeden zbiornik przed chwilą wysypał. No, jeden zbiornik mamy w sumie. Czyli ta przyczepa jest dosyć spora. Słuchajcie, przejeżdżamy na chwilę do Piotrka, rolnik szuka, będziemy tam nagrywać. Zostawiam tutaj i dla dziadka, dziadek będzie w ciągniku, a ja jadę. Jedziecie ze mną. Ok, zostało nam 10 minut do Piotrka, także lecimy dalej. Ok, no to dojechaliśmy, tutaj na tym polu będziemy działać. Dron jest przygotowany, wszystko, kamera. Tutaj, o ile się nie mylę, pan mówił, że tu żyto było. Dzisiaj zaczęli od rana kosić. Czekamy tylko za Piotrkiem, aż przyjedzie z ciągnikiem. Dobra, odpalamy sobie drona, złapiemy go jak będzie jechał. Siemaneczko, łapałeś mnie tam, tak jechałem? Tak, no mam się. Kierunkowy będzie na prawym kanale. A ten kombajn, co tam musi, możecie zobaczyć jego odbiór na Rolnik Szuka na kanale, bo też nagrywaliśmy, więc możecie sobie przejść. Ładnie to sobie kruszyło jeszcze, nie? No. Na nawigację, żeby wiedzieć, gdzie się jechało. No ale się zapycha, nie? Tak. W sumie to musimy
prowadzi ktoś maszynę, żeby to ładnie wyglądało. O, i tu nie robi się. Zastanawiam się, jak wersja kilometrowa. W warunkach suchych, ale myślę, że te 15 km na godzinę, które jest takie. Skończone. Wracam teraz do domu. Rzepak prawdopodobnie już skończony, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli się podobało, jeżeli nie, no to łapeczka w dół i napiszcie, co zmienić. Tymczasem do kolejnego.